Dobry wieczór, witam Państwa na nietypowym wernisażu w Galerii Katowice Związku Polskich Artystów Fotografików. Do tej pory nie mieliśmy okazji w taki sposób się spotykać, ale musimy to tak zrobić. Miejmy nadzieję, że będziecie mogli Państwo zobaczyć tą wystawę normalnie. Dzisiaj chcemy się z Państwem podzielić wynikami prac jury. Chcemy się podzielić tym, co żeśmy wybrali. Chciałbym bardzo serdecznie jeszcze raz Państwa powitać po drugiej stronie ekranów, monitorów, ale chciałbym też bardzo serdecznie powitać panią Martę Chmielewską, naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Chciałbym też powitać Katarzynę Łatę, która jest członkiem Okręgu Śląskiego SPAF, a zarazem jest członkiem Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików. I to właśnie Katarzyna jest jedną z takich osób, które decydują, czy kolejna osoba dostanie się do naszego związku, czy też będzie musiała jeszcze chwilę pofotografować i w późniejszym czasie się dostanie. Chciałbym w tym miejscu też wspomnieć skład jury, które decydowało o wyborze prac na tegoroczną edycję konkursu. W jury zasiadali w tym roku pani Marta Chmielewska z Urzędu Miasta Katowice oraz pani Sylwia Naziemiec i pani Martyna Mędrek. Natomiast ze strony SPAF-u zasiadała Katarzyna Łata i moja skromna osoba, czyli Arkadiusz Ławrywianiec. Bardzo bym prosił panią Martę Chmielewską o kilka słów o konkursie. Szanowni Państwo, ponad 200 prac nadesłano w 11 edycji konkursu Katowice w obiektywie, którego tematem w tym roku była rewitalizacja przestrzeni miejskiej. Ocenie zostały poddane zdjęcia strefy kultury, Nikiszowca, rewitalizowanych parków, jak również podwórek odświeżonych przy okazji konkursu Plac nad Granc. Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie w imieniu prezydenta Marcina Krupy serdecznie gratuluję. Szczególne uznanie kieruję do osób, których prace zawisły w galerii, jak również znalazły się w kalendarzu Katowice w obiektywie. Jednocześnie nie możemy zapomnieć o osobach, które otrzymały nagrody specjalne. W tym roku przyznaliśmy 3 nagrody. Zanim przedstawię wszystkie osoby, które zdobyły 3 pierwsze nagrody, poproszę jeszcze Katarzynę Łatę o przedstawienie komentarza do nadesłanych prac i do wyboru prac do kalendarza. Dobry wieczór, witam Państwa niezwykle serdecznie i niezwykle gorąco, choć na zewnątrz niestety mróz już i jak zwykle grudzień, kiedy zapraszamy Was do zobaczenia wystawy w SPAF-ie. W tym roku to wszystko niestety w innych okolicznościach. Aczkolwiek musicie mi uwierzyć na słowo, zdjęcia przepiękne i wystawa naprawdę wygląda wspaniale, imponująco. Bardzo serdecznie wszystkim nagrodzonym autorom prac gratuluję. Gratuluję wystawy, ale również gratuluję zdjęć, które znalazły się tutaj w naszym kalendarzu wydawanym rokrocznie. Jest zestawem pięknych fotografii, które naprawdę wspaniale świadczą o naszym mieście. I tu może dwa słowa wyjaśnienia, co być może przyda się w następnej bądź w następnych edycjach Państwu. Jak wiecie, jak możecie się domyśleć Państwo, kalendarz rządzi się o specjalnymi prawami troszkę, tak? I tak też jest z tym naszym kalendarzem, który od lat już po raz 11 wydajemy razem z Urzędem Miasta, za co bardzo serdecznie dziękujemy i staramy się przypominać o tym, że Galeria Katowice funkcjonuje tutaj w mieście, w centrum, w sercu miasta, na ulicy Świętego Jana 10. Mam nadzieję, że po odmrożeniu galerii witać Was będziemy żywo tutaj u nas w Galerii Katowice. Proszę Państwa, pamiętajcie, jak wysyłacie na konkurs, to ja, która mam za zadanie złożenie tych zdjęć w jeden zestaw 12 fotografii plus bardzo często jest to jeszcze oddzielnie okładka i ta strona zewnętrzna, czyli pierwsza okładka z przodu i ta tylna. Przy tych przedniej i tylnej okładce ja mogę sobie pozwolić jako grafik również na pocięcie troszeczkę tego, skadrowanie tego zdjęcia, więc czasami jest tak, że wybieram zdjęcie, które na okładce, wybieram zdjęcie, które wcześniej było nam zaprezentowane jako poziom. Ja czasami robię z tego pion, tak sobie pozwalam. Natomiast jeśli chodzi o środek, już od lat mamy to bardzo dobrze sprawdzone, że raczej preferujemy poziomy.
raczej preferujemy poziomy, więc tutaj taki rąbek tajemnicy co do składu kalendarza. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję wszystkim zwycięzcom i tym, których prace znajdują się na wystawie, i tych autorów bardzo serdecznie im gratuluję, których prace znajdują się w kalendarzu, ale również niezwykle serdecznie gratuluję trzech nagród, o których dalej opowie Arkadiusz. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że z roku na rok zauważamy, że poziom fotografii przysłanych na ten konkurs zwyżkuje. Jest to dla nas wspaniała też informacja, bo świadczy o tym, że osoby, które fotografują Katowice, wkładają w to coraz więcej serca, ale też, co możemy stwierdzić, mają coraz wyższe umiejętności. I przejdziemy już do ogłoszenia nagród. Zacznijmy od miejsca trzeciego. Wspomniałem już o tym coraz wyższym poziomie. W tym trzecim miejscu nagrodą jest kurs w Związku Polskich Artystów Fotografików. I tą nagrodę zdobył pan Bartosz Macek za pracę pod tytułem Złapałem go. Druga nagroda przypadła panu Bartoszowi Pudełko za pracę pod tytułem Śląski klasyk. No i czas na ogłoszenie tej najważniejszej osoby, a tą osobą jest pan Karol Bartnik z pracą Solankowy procesor. Bardzo serdecznie wszystkim gratuluję i niezmiernie się cieszę, że mogliśmy ocenić tak wspaniałe prace. Ponieważ w tym roku wszystko wygląda inaczej, to chcielibyśmy jeszcze w tym roku, już w tym roku, zaprezentować Państwu temat przyszłorocznego konkursu. A o przedstawienie tego tematu poproszę panią Martę Chmielewską. W 2021 roku najsłynniejszy obiekt architektoniczny Katowic, Spodek, będzie obchodził swoje 50-lecie. Serdecznie zapraszamy do konkursu, którego roboczym tematem będzie katowicki Spodek. Odkryliśmy temat przyszłorocznej edycji konkursu, więc myślę, że od jutrzejszego dnia wszyscy fotografujący skupią się przy Spodku i to właśnie będzie to miejsce w Katowicach, które będzie najbardziej oblegane przez fotografujących. Niech się wszyscy inni domyślają dlaczego, ale też niech się nie tylko domyślają, ale wezmą w tym udział. Mam jeszcze informację dla wszystkich nagrodzonych, że od jutra kontaktowali z Państwem przedstawiciele Urzędu Miasta oraz z osobą, która zajęła trzecie miejsce, skontaktuje się przedstawiciel Związku Polskich Artystów Fotografików. Od jutra, czyli od czwartku, 3 grudnia, od 9 rano, w Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku 13 będą też Państwo mogli odebrać nagrody w postaci kalendarzy, dyplomów oraz drobnych upominków przygotowanych przez Urząd Miasta Katowice. Jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować Urzędowi Miasta za to, że mogliśmy wspólnie zorganizować ten konkurs. Kieruję te podziękowania na ręce pani Marty Chmielewskiej, która przekaże to panu prezydentowi Marcinowi Krupie. Bardzo dziękuję Katarzynie za udział w jury i za przygotowanie wspaniałego kalendarza. Teraz już też państwo wiecie, jakimi zasadami się kierować, żeby jeszcze szybciej trafić do kalendarza. Dziękuję i jeśli tylko będzie możliwość, co ogłosimy pod koniec grudnia, jeśli tylko będzie taka możliwość, to w styczniu ta wystawa też dalej będzie wisiała w naszej galerii Katowice i wtedy z największą przyjemnością Państwa tu zaprosimy, abyście Państwo mogli na żywo zobaczyć tę wystawę. Dziękuję i do zobaczenia.